jesteśmy na planie online'owego spotkania Fundacji Orange E-Motywacja. To program skierowany do seniorów. Chcemy im pokazać, że także dzięki nowym technologiom mogą się spotkać z drugim człowiekiem, który zainspiruje ich do twórczego i aktywnego życia w sile wieku. Celem tej inicjatywy jest wspieranie osób wcześniej urodzonych w rozwoju osobistym i społecznym. Naszym sprzymierzeńcem w tym projekcie są internet i nowe technologie, które wykorzystujemy jako narzędzie do odkrywania świata, pokonywania barier społecznych i łączenia ludzi. Na stałej współpracy w ramach spotkań E-Motywacja zaprosiliśmy psychologa, który na co dzień motywuje innych do wzięcia życia w swoje ręce. Ciemną stroną naszego życia nie są nasze słabości, tylko nasze siły, bo nie dajemy prawa sobie właśnie do tego, żeby powiedzieć, jestem sprawny, sprytny, inteligentny, operatywny. Jeżeli damy sobie prawo do tego, żeby w taki sposób o sobie pomyśleć, to wtedy możemy rzeczywiście wejść wyżej, bo wielki jest nie ten, kto pokona wszystkich, ale ten, kto pokona siebie. W każdym odcinku mamy też specjalnego gościa, który swoim przykładem pokazuje, jak być aktywnym i twórczym w każdym wieku. Jest mi dobrze w grupie, z ludźmi, to jest bardzo ważne i dlatego ja sama poszukuję tych ludzi. Każdy związek, każda przyjaźń powinna cię motywować, żeby unosić się ponad swoje możliwości. Uczestnikami naszych wirtualnych spotkań jest ponad 7,5 tysiąca seniorów. Za pośrednictwem internetu łączą się z nami, aby wysłuchać wykładu, zadać pytania naszym gościom, a potem przy kawie i ciastku wymienić się pomysłami na aktywność w sile wieku. Dla niektórych jest to zaskoczenie, że takie spotkania mogą odbywać się w formie przekazu online, a czują, jakby gość był w bibliotece, taką łączność. Panie oswajają się z nowymi technologiami, z internetem, ponieważ życie obecne jest bombardowane z każdej strony takimi nowymi rzeczami, gadżetami. Tak powiem szczerze, nie mają wyjścia, tak? Takie spotkania dają siłę, dają po prostu odbierają tremę ludziom. Dla mnie to jest tak, jakbym wyszła do teatru, bo widzę ludzi na żywo, widzę panią Emilię, która opowiada historię. Ja się zupełnie inaczej czuję. Dużo mnie dało wiadomości nawet i pozytywnej energii. Bardzo, bardzo mi się podobało.